Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie po tej nieobecności dość długiej, a to dlatego, że byłam przeziębiona i całe święta przeleżałam w łóżku z gorączką. Dzisiaj mamy piękną pogodę, wyszliśmy troszeczkę z Sofijką na spacerek i mówię, pogadam sobie troszeczkę do Was. I dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o plusach mieszkania w Kalifornii. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Takim plusem, wiecie, na pierwszym miejscu wydaje mi się, że dla każdego, to jest pogoda. Jest tutaj przepiękna pogoda przez cały rok. Wiadomo, czasami zdarza się, że pada, ale jest to tak rzadko, że nawet jeżeli pada, no to ludzie nie uważają tego za brzydką pogodę, tylko za coś, co naprawdę się ziemi należy. Bo wszyscy wiemy, że niedługo będzie znowu susza, będzie gorąco, będą pożary. Tak więc jeżeli spadnie trochę deszczu, to lepiej dla roślin i ludzie nie muszą tracić tutaj wody. Jak możecie zobaczyć, ja dodawałam filmiki w styczniu, gdzie wychodziliście w kurtkach, w kozaka, a ja w krótkim rękawie zbierałam cytryny. Tak więc pogodę mamy tutaj przepiękną. I to jest taki plus, z czym, że można też uznać to za taki delikatny minus, jeżeli chodzi o lato, ale to też zależy dla kogo. Dlatego, że jeżeli chodzi o osoby, które pochodzą z Meksyku, to dla nich taka pogoda, gdzie jest 43 stopnie latem, jest wręcz idealna. Dla mnie jest to po prostu too much, nie? Za dużo. No jak mówię, co kto lubi, aczkolwiek na pogodę nie można narzekać. Kolejna rzecz to mamy blisko do oceanu i w góry. Jak możecie zobaczyć na niektórych filmikach, pokazywałam Wam, że tutaj dookoła widać góry, więc no jak najbardziej jest to dla mnie na plus. Do oceanu też mamy blisko takie, nie wiem, z półtorej godziny może. Byliśmy w Oceanside i jest tam przepięknie. Jak będziemy tam następnym razem, to na pewno Wam coś nagram. Jak już mówimy o górach i oceanie, to zbierzmy to w jeden punkt i nazwijmy go piękne widoki. U nas jest naprawdę bardzo ładnie, jest całkiem inaczej niż w Polsce, więc nie mówię, że w Polsce nie jest ładnie, jest po prostu inaczej. Ja już trochę tutaj mieszkam, a codziennie zachwycam się tymi widokami. Dla mnie jest przepięknie, więc dla mnie jest to też plus. Kolejny punkt to uprzejmi ludzie. Aczkolwiek Ameryka ogólnie słynie z bardzo uprzejmych ludzi, z uprzejmości. Aczkolwiek niekiedy też nie wiadomo, czy jest to szczere, czy po prostu wymuszone. Ale nie można powiedzieć, że Amerykanie nie są uprzejmi. Więc ja jeszcze nie spotkałam się tutaj z czymś... Czekajcie. Ja jeszcze nie spotkałam się tutaj z tym, żeby ktoś na mnie jakoś krzywo spojrzał. W Polsce zdarzało się to często. Tutaj ludzie nie oceniają Cię po tym, jak wyglądasz, co się ubierasz, ile masz kasy i tak dalej. Czekajcie, nie mogę podjechać wózkiem. I jak mówię, nigdy nie spotkałam się z tym, żeby ktoś był dla mnie chamski. Kolejny punkt to duża dostępność produktów z całego świata. W całych Stanach jest bardzo dużo obcokrajowców. Tak więc otwierają biznesy i sprowadzają produkty ze swoich krajów. I ostatnia rzecz, która tak naprawdę przychodzi mi w tym momencie do głowy, to bardzo duża mieszanka kulturowa, bardzo dużo osób właśnie z innych krajów. I ja uważam to za plus, dlatego że można nauczyć się bardzo szybko innego języka, można nauczyć się kultury i ciekawostek na temat danego kraju, ludzi, poznać ludzi z innego kraju. I zobaczyć po prostu, jacy oni są, jak żyją. Dla mnie jest to plus. Dlatego, że nie wiem, na przykład nie muszę lecieć do Meksyku, żeby poznać ludzi pochodzących z tamtych stron i zobaczyć, jak oni żyją, jaką mają kulturę, dlatego, że tutaj jest bardzo dużo osób z Meksyku i oni po prostu żyją tutaj tak samo z językiem. Ja będąc tutaj między ludźmi złapałam hiszpański. Nie planowałam tego, też nie mówię płynnie jakoś, ale zawsze coś. Tak więc dla mnie jest to mega plus, bardzo duży plus. Wracamy już ze sklepu z zakupami.
Jest gorąco, aczkolwiek śnieg jeszcze się w górach utrzymuje. Zaraz Wam pokażę. Ci, jakiego mają dupnego kaktusa. Patrzcie to, jaki wysoki. Cześć, my już wróciłyśmy do domu i tutaj mam moją torbę zakupową. Nie jest to Gucci, ale też daję radę. I pokażę Wam, co kupiłam. Jedną cukinię. Taką. Awokado. Mandarynki. Natkę pietruszki. Trzy takie sałatki dla mnie, co bym wzięłam. Mam jeszcze jedną. Dwa takie opakowania z gotowym ciastem na ciastka. Jestem ciekawa, jakie wyjdą. To głównie wzięłam dla Arona, bo on lubi takie ciastka. To mu zrobię. I zobaczymy, czy będzie jeść. Tutaj mam takie tortille i one są pełnoziarniste. Tortellini. Może dzisiaj zrobię na obiad. Jeszcze nie wiem, bo nie mam pomysłu w sumie. Truskawki. Całe opakowanie. Ananas, już taki pokrojony, obrany. Rzodkiewka. Wzięłam Sofii taką owsiankę. Ona już ją wcześniej miała. Ale skończyła i postanowiłam, że teraz będę jej dawać płatki kukurydziane, ale nie wiem, czy będzie chciała je jeść, tak więc wzięłam w zapasie, w razie gdyby nie chciała jeść tych płatków kukurydzianych, no to będę jej dawać to, a jak będzie chciała jeść, no to i tak zużyjemy, bo ona to lubi, więc będzie jadła i jedno i drugie tak na zmianę. Wzięłam właśnie też taki mały, taki drobny makaron, właśnie ze względu na Sofię. To jest orzo, a ten nie wiem, jaki to jest. Ditalini. Whatever. I właśnie głównie chodzi o Sofijkę z tym makaronem, dlatego że ona mi połyka makaron, nie gryzie. I nie chcę, żeby, wiecie, żeby jadła takiego większego, bo zawsze i tak muszę jej kroić, a ten, co mnie ugotuje, nie będę musiała jej kroić na kawałki, więc może sobie sama później zajadać. Aaron zamówił jej taki drobniejszy makaron, ale jeszcze nie przyszedł, dlatego dzisiaj wzięłam. I mleko sojowe dla Sofijki, dlatego że ona nie może pić mleka krowiego, bo ma alergię na mleko krowie, na białka mleka krowiego. I gdzieś miałam tutaj paragon. Tu jest. I za wszystko zapłaciłam 60,78, niecałe 61 dolarów. Dobra. Ja biorę moją herbatę, która od rana tutaj stoi. Muszę ją wypić. I widzimy się później. To pa! W sumie będę musiała zrobić coś Sofijce teraz do jedzenia. I sobie też, bo ja dzisiaj śniadania nie jadłam nawet. A mamy już godzinę 15 po 12. Tak więc, nie wiem, może owocki dzisiaj sobie zjem razem z nią. Mandarynki, truskawki. Ja truskawek nie lubię, więc jej truskawki dam. Ja sobie wezmę może tego ananasa. Ale jeszcze zobaczę, co zrobię nam do jedzenia. Póki co, delektujmy się tą herbatką. Tak, masz rację. To jest śpiący. Wyszłyśmy sobie troszeczkę z Sofijką na dwór i sobie siedzimy na trawce. I za chwileczkę pójdziemy obiad gotować. Co się, kotu, dzieje? Co się, kotu, dzieje? Nie chce kiciulek siedzieć na dworze? Co?
Właśnie sprzątam po obiedzie i pokażę Wam, jaki przyszedł do nas makaron dla Sofiki. Takie zoo. Są jakieś małpki i różne zwierzątka. Tutaj mamy 4 paczki takie z literkami A, B, C. I to jest cały alfabet, powinien być. Mamy takie właśnie 4 paczuszki. I 2 paczki z kotami. Dla cat lovers pasta. A że mamy koty, jesteśmy cat lovers, to mamy z kotami. I to jest makaron dla Sofiki. On jest taki drobny, jest dla dzieci. Więc będzie mogła sobie ładnie jeść ten i nie będziemy się martwić, że gdzieś tam utknie, bo ona ma tak, że bierze do buzi ten kawałek makaronu albo taki cały i później nie gryzie, tylko może 2 razy tylko i połyka cały i nieraz, wiecie, oczy czerwone, niebo gdzieś jej tam stanęło i nieraz też jej blendowałam, ale staram się też kupować taki drobniejszy makaron. Ostatnio jej kroiłam, ale postanowiliśmy, że po prostu kupimy jej taki, będzie też miała coś takiego innego, czy do zupki, czy coś. Ona już teraz bardziej zwraca uwagę na takie rzeczy, więc na pewno jej się spodoba. Tym bardziej jak zobaczy z kotkami, czy jak będziemy mogli ułożyć jej imię z tych literek. Więc wydaje mi się, że to też taki fajny bajer na obiad, żeby mogła sobie rączkami gdzieś tam, wiecie, chwytać literki poszczególne. Zobaczymy, czy to zadziała. Moim zdaniem zadziała. Bardzo fajna opcja. Aaron zamówił ten makaron na Amazonie i chyba 2 dni temu jakoś tak i dzisiaj do nas przyszedł, więc super, będziemy próbować. Dzisiaj na obiad robiłam tortellini z serem i szpinakiem, z sosem pomidorowym, z mięsem mielonym, wołowym i cukinią. Też bardzo dobre wyszło. Pierwszy raz to robiłam i coś glancuś. Ja już posprzątałam po obiedzie, a raczej kolacji już. Aaron w międzyczasie umył Sofię. Zaraz wam tutaj gdzieś wkleję, jak ona wyglądała, bo my pozwalamy jej, żeby jadła sama rączkami. Nie wszystko, wiadomo, no bo na przykład jakieś kaszki czy owsianki nie dostanie. Mandarynki też na przykład jej nie dam, bo by zdusiła i tyle by z tego było, na przykład truskawki czy bananka już dostanie. Makaron, mięsko, to sobie wszystko w rączkę ładnie chwyta. Czasami na widelczyk. Ale dzisiaj miała ten sos pomidorowy i ona wyglądała tak jak właśnie na tym zdjęciu i podłoga wyglądała tak samo. Jej krzesełko i stoliczek, wszystko wyglądało identycznie, więc trzeba było wszystko posprzątać. Zmywarkę włączyłam, a teraz włączam sobie zdrajców. I nie wiem, czy znacie zdrajcy na playerze. Chyba w TVN-ie leci, o ile się nie mylę. Jeżeli się mylę, no to sorry. Ale ja oglądam na playerze i super jest. Odkąd Julia odpadła, tak wiecie, tak średnio, ale i tak jest ok. A w międzyczasie, jak będę oglądać, to będę robić też te ciastka, które się kupiłam. Tu jest samo ciasto takie surowe, więc tylko kulki porobię i wrzucę do piekarnika i tyle. Pytałam Arona, które by chciał, wybrał sobie te M&M'sy, więc zaczynam robić. Zdjęłam bransoletki, zegarek zostawiam, bo mi liczy kroki, ale no zresztą pokażę Wam. Te 2 sobie kupiłam jakiś czas temu, a tą kiedyś dostałam w prezencie. I no bardzo jej lubię, tą szczególnie. I muszę sobie je zdjąć teraz, bo wiecie. No, a zegarek zostaje, bo będzie mi liczył kroki. Tutaj sobie już otworzyłam to ciasto nożyczkami. Teraz pokażę. I ono wygląda tak. Już w takich kwadracikach poporcjowane. Także ten jeden kwadracik to będzie jako jedno ciastko. Spoko.
Jeszcze na koniec dnia przyszłam sobie poćwiczyć. Przebrałam się, te leginsy, bluzkę zostawiłam tą samą, którą miałam. Związuję włosy, włączę sobie za chwileczkę na Netflixie jakąś telenowelę kolumbijską. I co? I będziemy się pomału żegnać. Dziękuję bardzo za oglądanie. I co? Widzimy się kolejnym razem. Pa! Wszystkiego dobrego!